Dobra. Kiedy koksy? Kiedy koksy? Dobra, muszę. Ciekawe, muszę jakąś postać wybrać. Kiedy koksy? Battleborn nie ma racji bytu ze względu na premierę w okolicach Overwatcha. No nie wiem, no to jest troszeczkę inna gierka. Dobra, powiem wam, że bardzo podobał mi się Samouczek versus Public. Jakiś story mode był całkiem spoko. Jakby ma taką śmieszną szatę graficzną. Natomiast chciałem sobie sprawdzić Capture Maps. Dobra, czyli po prostu mamy nic innego jak jakieś trzy ten Capture Maps, czyli to są Capture the Flag, Push through enemy lines and destroy the enemy's sentries. Czyli trzeba po prostu przeraszować przez tych. Dobra, weźmy najpierw Capture Map. Zobaczmy, czy nam kogoś w ogóle znajdzie ludzi. I sobie coś tam pogramy. No, Capture, to jest Capture the Flag, tak? Simultaneously protecting your own. Dobra, czyli to jest nic innego jak Capture the Flag. No, spróbujemy sobie to. Nie wiem, co to jest. Jakieś tam paru bohaterów mnie odblokowało. Zaraz ogarniemy. Czy to jest free to play? Nie, ta gra nie jest free to play, ale zobaczymy, czy w ogóle nam znajdzie teammateów w ogóle do gry, bo to tak też trochę przypał. Kiedy koksy? No właśnie, cebula? Nie, ale powiem wam, że serio, jakby ten tryb akurat kampanii był całkiem spoko, jest jakby humor, bo to jest w ogóle chyba od twórców Borderlandsów, nie? Z tego co pamiętam. Natomiast mówię, no nie jestem pewien, ale całkiem spoko wyglądało. Jak to tam dalej będzie się rozwijać, nie mam pojęcia. Chciałem teraz sprawdzić koniecznie ten multiplayer, bo ludzie mówią, że on jego się nie ogarnie i tak dalej, że to trudno. What the fuck, co oni się leją tam po pyskach z tyłu? What the fuck, co tam się działo z tyłu? Dobra, znalazło nam to jakiś graczy. Ale jakiś pierwszy level, drugi to jestem ja. Tu parę osób jest po prostu, no nic. Cześć, cześć ludzie, siemanko. Dobra. Player exited match. Naprawdę wyszli ludzie? O Boże, nikt nie ten. Zobaczmy, czy może na innym trybie szybciej nam znajdzie mapkę. Switch playlist. Meltdown maps. Nie wiem, jaka jest różnica w tych. Dobra, insertion. Dobra, to jest insertion, czyli po prostu musimy przebiec przez linię wroga i zabić ich jakiegoś robota. Może tutaj więcej osób będzie grało na tym trybie. Strasznie nie lubię, jak gierki mają podzielone tryby rozgrywki. Znaczy, fajnie, że mają podzielone tryby rozgrywki, tylko najgorsze jest to, że mało osób gra w te gry. Co skutkuje tym, że po prostu ludzie są rozproszeni po tych trybach. Jest i tak mało osób, a jeszcze oni są podzieleni na jeszcze tryby, więc mówię. Zasilanie włączone. Dobra, Echelon czy Overgrowth? Weźmiemy sobie Overgrowth, ja sobie wezmę Overgrowth, wygląda ładnie. Grafiką mi przypomina trochę tego, Wildstar w sumie, tak leciutko. Ale zobaczymy, wszyscy wzięli Overgrowth, nikt chyba nie lubi tego Echelon. Echelon. Battleborn to ta gra, gdzie broń jest na pół ekranu. Portale dostępne, nie mam pojęcia, nie, ja coś tam grałem, ale to zależy, bo to chyba bohaterów się wybiera normalnie, nie? Estimated server in... Naprawdę? O Boże, tutaj 30 sekund. Nie dość, że trzeba czekać 30 sekund na wybór mapy, to jeszcze trzeba czekać na ten serwer, aż tu się zwygeneruje. I zaraz pewnie będzie jeszcze ładowanie. Jak będzie jeszcze jedno ładowanie, to trochę słabo. Mój serwer będzie gotowy dopiero za 30 sekund. Okej, okay, no niby coś tu już jest. Mam nadzieję, że ładowania przynajmniej nie będzie. Okej. Okay. A nie, jest jeszcze ładowanie, ale głupie. No nic, dobra. Mówi się trudno. Dobra, mamy jakichś bohaterów. Mamy tutaj jakiegoś gościa z laseczką, taki tutaj. Mamy jakiegoś Mirko, który jest człowiekiem grzybem. Mamy Montana, który jest takim dosyć śmiesznym typem. Tu pozabierali mi jakieś postacie. Tu jest jeszcze ta łuczniczka, tu jest jakaś, więc weźmiemy sobie panią Thorn. Niech będzie. You sure you want to select Thorn? Yes. Zagramy sobie panią Thorn. A, bo tu sobie mogę wybrać jakieś inne stroje, wezmę sobie taki złoty, niech będzie. Okej, okay, nie wiem kompletnie, jak tą postacią się gra, nie wiem, jak robi się builda. Ale nic, zaraz zobaczymy, może mnie nawyzywają, mam nadzieję, że nie. Hannah Montana. Znaczy, gierka rzeczywiście ma swój taki unikalny styl, tak? Nie każdemu może się podobać giereczka, oczywiście. No nic, no, zobaczymy. Ja pieprze, będziemy czekać jeszcze 65... Boże, to jest czekanie na czekanie na czekanie na czekanie. Jeszcze koleś się nie zdecydował. Dobra, nie mogę jeszcze pisać nic. O, zdecydował się, gratuluję.
No to najgorsze jest to, że mam jedną nogę gołą, a drugą mam w bucie. Spin, o, mogę sobie obracać D. Super, mogę obracać postać. Skorber, dobra, koleś tam pompeczki robi. Jeszcze 40 sekund, nożesz, kurde, serio. Fizyka śmieszna, widać. Na włosy zrobione. Ale śmieszne z takim opóźnieniem, kurde, się obraca postać. What the fucking... No nic, unikalny styl, broń na pół ekranu i długie Q, no właśnie, no wiecie, no, no każda gra musi mieć jakiś swój styl, no nic. Zobaczymy, no jeszcze nie grałem. Broń na pół ekranu to rzeczywiście mogliby zmniejszyć, jeżeli tak jest. Mam nadzieję, że tak nie jest, bo to będzie trochę tragiczne. Ale kurde, czekania, to ja nie wiem, czemu tutaj tak długo się czeka. To czekanie równie dobrze moglibyśmy spędzić gdzieś już w grze, będąc w grze. A tu jeszcze będzie jedno pewnie ładowanie. O mój drogi Boże! Ja pierdzielę! Milion lat czekania! Jeszcze intro, okej, dobra, jestem. Dobra. Enemies damaged by blight are slowed for a short time. Volley arrows can go through multiple targets. Dobra, weźmy sobie to. Dobra, są jakieś odbijające się strzały. Tu mogę sobie walnąć jakieś takie coś. Dobra, czyli tym sobie strzelam lewy. Ej, rzeczywiście, ten łuk, jaki on jest ogromny. Dobra, mogę sobie strzelać. Okej, to E to jest jakiś tam ten, ale skacze, jak on nie miał grawitacji kompletnie. Dobra, pod shiftem biegamy o wiele szybciej. Dobra, no nic, zobaczmy. Okej, lecimy w takim razie. Insertion. Dobra, to jest nie. Dobra, idę za tym gościem, on wygląda spektakularnie, więc... Gra jest strasznie nieintuicyjna, kompletnie nie wiem, co mam robić. Kurde, zostaje. Takie mam sensitivity ustawione. Gdzieś tam koleś siedzi. Nie umiem nic kompletnie trafić. Dobra. Kurde, jak długo się zabija typa. Ja pierdzielę, ile muszę władować w tego gościa. Aha, dobra. Nie, uciekać, 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 uciekać. Co to za gra? To jest... Borderlands. To jest ten Borderlands taki niby? Jest czy... To jest Battleborn. No, no właśnie. Mam za dużo tego, ostatnio, czekaj. Options, mam za duże keyboard and mouse sensitivity. Dziecko się zbrechtało, zobaczyła to zdjęcie, co my zrobiliśmy, jak mi nosa podaliśmy do palców. Mówisz? No, zbrechało się. Chciał ci zacząć wizać się tam, gdzie to ci raz to zdjęcie. No, no. Dobra, jedziemy tutaj, gości. A, bo ja tu muszę napiąć ten łuk tak dobrze. Gdzie ta typiara jest? Gdzie ona uciekła? Cały czas mam low HP. A, bo musimy zraszować i sobie roboty zniszczyć. Dobra, takie pająki. No nic, dobra. No, żeż mordę... On stoi, się nie rusza! Okej, no nie, to powinno gościa już zarżnąć, no. Ej, zabiłem gościa! Jej! Okej, on się już uleczył. Zajebiście. Ej, on się leczy! O co tu chodzi? To nie ma sensu. Okej. No nic, niech wyjdzie, typo. No chyba, że innego kogoś zabijemy. Nie
No. No nie. No jeszcze żyje. Nie, ja ci nie pozwolę. Nie pozwolę. No nie, on jeszcze żyje. Jeszcze, no nie wierzę. Co to miało być? Okej, świetnie. One augmentation available. Thorns assume blind, bla bla bla. Thorns receive short speed. Dobra, to mi przyspieszy. Okej, to było słabe. To było bardzo słabe. Dobra, no nic, no nie skreślajmy jeszcze tego. Nie, ta łuczniczka jest, powiem wam, taka trochę okropna. Jakby obrażenia, które ona zadaje, są naprawdę mierne. O, jest, patrz, jakiś typo. No i zobaczcie, ktoś dostaje strzała i sobie ucieka. No to świetnie. Ja nie wiem, czy ja może coś temu... coś może robić źle? On ma jakąś tarczę tam, zobaczcie. A tutaj tego nie da się nic zrobić. Masakra. Nie wiem, przypomina mi, nie wiem, kurde. Mam bardzo mieszane uczucia, jeśli mam być szczery, odnośnie tej gierki teraz zwłaszcza. No dobra. Albo po prostu gram złą postacią. Może to postać, którą wybrałem, jest słaba. Dobra. No i przeżyje sobie, no co za koleś, ja pierdzielę. Co to ma być? Powiem wam szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie moby, to już wolałbym w Smite'a nawet pograć. Nie mówię, że gierka jest zła, tylko po prostu mi nie pasuje za bardzo. Może ja powinienem jakiegoś innego bohatera wziąć sobie. Aha, dobra, każdy mnie zabije. Da się tu jakoś bohatera zmienić? Czy ja już mam tego bohatera do samego końca? Da się zmienić tutaj bohatera, czy nie? Bo bardzo bym chciał zmienić w sumie. Hanzo jest lepszym łucznikiem. Nie wiem, jakoś Hanzo mi się nawet troszeczkę lepiej gra. No cóż, tak to jest, śmiesznie. Jest FPS-em, są skille i Objective Orient rozgrywka, nic wspólnego z Overwatchem. Wydaje mi się, że ma trochę dużo wspólnego z Overwatchem. Raczej bym powiedział. Na razie nie jestem w stanie nikogo zabić i ja nie wiem, czy ja coś źle robię, czy coś tutaj jest nie tak. Dobra. Nie, bo to chyba się nie da zmienić bohatera, co? Ja bym sobie zmienił jakiegoś takiego nastrzelającego. Ja myślałem, wydawało mi się, że będzie to po prostu zadawało dużo obrażeń. Będę sobie zadawał, kurde, tyle obrażeń, ile będę chciał. No to proszę, jeszcze nikogo prawie nie zabiłem jakoś. Dobra, dostali tam trochę. No i proszę, taki koleś we mnie zraszuje i koniec. Multiple targets, in addition to doing damage, throwing melee attacks now backwards. Okej. Hanzo is love, Hanzo is life. Szkoda, że nie mogę zmienić bohatera, bo powiem wam, że łuczniczka brzmiała na papierze fajnie, ale nie jest fajna. Okej. Jakoś Hanzo mi się ten... Tylko mnie denerwuje ten sposób, w jaki postać strzela z łuku. Znaczy, wiecie, to tak ten... Mnie bardziej martwi to, że ona zadaje w ogóle no damage. I patrzcie, w momencie, gdy ja napnę łuk i gościa strzelę, to w tym czasie koleś już mnie normalnie z całego magazynka zabije. Więc ja nie wiem, czy jestem jakimś supportem bardziej, czy ja zadaję obrażenia.
No jest, że ja mam opóźnione te strzały, bo jakby te strzały leciały szybciej, to spoko, ale... Dobra, czekajcie, bo tu gdzieś koleś jest. No nie, no koleś, zobaczcie co koleś ma, ja tu z łukiem go strzelam. O, widzicie, taka typiara sobie biega, strzela, nie dość, że ja jej nie trafię, to jeszcze ona zadaje tyle obrażeń, że wow. Nie. Okej, tą bohaterką grałem, ona ma jakiś karabinek zwykły. Ja bym już wolał grać tą typiarą z karabinkiem. A co jeśli to są leczące strzały? O, właśnie. No nic. Jestem najwyraźniej słaby, no nic. Może ktoś mi powie, że zaraz ta postać jest dobra, tylko ja źle nią gram, ale no cóż. Level up, dobra, zobaczmy jakieś. Augmentation. Curse the target on hit, volley shot, additional arrows in a wider arc. Nie wiem sobie to. Kurde, wystarczy, że się ruszą i ja już kompletnie nie jestem w stanie nic zrobić. Każdy zabije mnie szybciej, pomimo że ja trafiam ich wszystkich naraz. Dobra, czekajcie, bo oni chyba mają jakieś itemy. Coś mi się wydaje, że oni mają te jakieś itemy, a ja ich nie mam. Albo mi się wydaje, albo tu są jakieś itemy, bo zobaczcie, że oni mają jakieś tam rzeczy obok siebie. Czy w tej grze są itemy? Czy ja mogę coś tutaj robić? Czy to jest... Czy ja coś tutaj mogę... Czy w tej grze są itemy, czy coś? Bo oni mieli jakieś takie przedmioty, jakąś taką rękawiczkę i tak dalej, no może przez to zadaję tak mało obrażeń. No właśnie. Nie, wydaje mi się, że w momencie, gdy powstał właśnie Overwatch, to pełno właśnie gier tego typu się pojawiło. Dostał. Kurde, te strzały zadają mało obrażeń. No teraz coś dostaję. Tego pana grzyba ja nigdy nie zabiję. Możesz, kurde, zostałem spowolniony. Co tu się dzieje? No jest taki grzyb mnie zraszuje i se może mnie, kurde, zabić normalnie, tak? Rozumiem. No i co, oni sobie biegają tutaj, kurde, what the fuck? No, Cederek, znaczy rozumiem, o co ci tutaj chodzi, rozumiem, o co ci tutaj chodzi. A czy zawsze tak jest? Zobaczcie, że Minecraft powstał to jakiś milion, jakiś Mine World, Craft World, super ten i milion jest tego, Block World, coś tam. A teraz zobaczcie, no jest to, no jest tutaj Overwatch, bo gdzieś tutaj coś powstało i zaraz już milion jakiś... No nie, no to ja mam postać jakieś zasłony. Znaczy moja postać taka, nie wiem, albo może do naszego teamu się nie zgrywam, albo ten. Więc możliwe, że ten. Nie wiem, nie podoba mi się i tyle. Znaczy to nie jest też mój styl gierek. Jakoś Overwatch się przyjął, ale jakoś tak w Overwatcha powiem wam tak.
Nie, że tutaj hejcę gierkę, bo mówię, gra może być o wiele lepsza, może się naprawdę podobać komuś. Ja to nie jest tak, ja nie mówię, że ma nie kupić tej gry albo coś, albo nie sprawdzać ogólnie. Tylko chodzi tutaj bardziej o to, że ja wchodząc do Overwatcha, czy do jakiejś innej gierki, ja więcej rozumiem. Ja automatycznie od razu, wiadomo, że to takie trochę, można powiedzieć, casualowe czy coś, ale ja w tym momencie wiem co robić i sobie na spokojnie po prostu na spokojnie sobie gram, nie mam żadnego problemu, uczę się postaci, a tutaj, kurde, jakiś milion cyferek wszędzie dookoła lata. Nieintuicyjne to takie wszystkie jest. Nie rozumiem kompletnie. No i jest, widzicie, taki koleś sobie biega. Ja nie wiem, dlaczego on tak długo żyje. Sobie go strzelam, a ten se żyje. Najlepsze jest to, że większość osób się nie boi mojej postaci i po prostu wszyscy zabiegną na mnie, jak gdyby nigdy nic. No, zabijmy sobie to. No dobra, okej, moi drodzy, słuchajcie. Ja bym tutaj dokończył tą gierkę, ale najprawdopodobniej i tak już przegramy. Natomiast ja muszę o 17 teraz kończyć, dlatego też ja teraz będę kończył, bo ktoś chyba teraz za mnie wskakuje. Nie wiem, czy to Bungo teraz za mnie wskakuje, czy co. Natomiast mówię, ja na razie kończę. Kurde, taka akcja na sam koniec tutaj robię. Akcja na sam koniec, ja się tutaj cofam. Dobra, ja wam bardzo serdecznie, słuchajcie, dziękuję za gierkę. Ja kończę tutaj streama i teraz za mnie wchodzi chyba właśnie Bungo. O, zresztą przegrałem, więc sami widzicie. No nic, słuchajcie, widzimy się u mnie na streamie około godziny 20. Tak, myślę, że około godziny 20 ja będę. U siebie na streamie będziemy grali pewnie w betę, jak wyjdzie i tak dalej, więc jak najbardziej was zapraszam tam. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa, cześć. Yo, siemanko.